młody facet, jak sobie myśli, mam zostawić życie, mam, nie wiem, chciałbym mieć wspaniałą kobietę, fajną dziewczynę, a tu trzeba wybierać i to zostawiać. Co ksiądz takim osobom powie? Wyobraźmy sobie tego mojego dedziarza, który jest z ogromnym szacunkiem w centrum Warszawy, w centrum Krakowa, gdziekolwiek centrum. Chłopak na studiach z dużego miasta i czuje w środku jakiś taki no, głęboki głos do bycia mistykiem. I myśli, i coś mu tam szeleszczy w sumieniu, że to ma być powołanie kapłańskie, zakonne kapłańskie. W wątpliwościach działać nie wolno, a obok niego pełno wspaniałych panienek, a z jedną jest dość blisko, oby nie za, z jedną jest dość blisko, to wtedy nikt nie powiedział, że życie jest łatwe. Życie polega na wyborach. Trzeba usiąść, rozkminić. Ja lubię to słowo rozkminić, bo to jest, ma walor naukowy, ale także duchowy, czyli trzeba wniknąć w samego siebie i powiedzieć sobie, co jest dla mnie najważniejszym priorytetem. Zbawić się. Oczywiście można powiedzieć, mogę się zbawić jako ojciec. Jasne, że tak. Wszystkich zachęcamy do tego, żeby się zbawiali jako ojcowie i mężowie. Mogę się, ale czasem mamy takie pragnienie, żeby się zbawić jako ksiądz. Żeby przenieść przesłanie Jezusa, Ewangelii, Kościoła Rzymskiego, Świętej Matki Naszej dalej. Żeby to zrobić w sposób nowoczesny i skuteczny. Bo bez naszego młodego, pojechanego głosu ono może się spłaszczyć. Jeżeli ten imperatyw jest tak silny, to trzeba za nim iść. To trzeba dokonać jednoznacznego wyboru. Wbrew pozorom celibat jest czymś, co było dla mnie istotną formą wyboru. Dlaczego? Ponieważ on był zero-jedynkowy. A my często na poziomie tego, kiedy jesteśmy młodzi, tych zero-jedynkowych wyborów potrzebujemy. Tylko, moi panowie, jeżeli się decydujecie na celibat, który rzeczywiście i na takie ojcostwo duchowe, które dla mnie jest czymś fenomenalnym. Mam ludzi, którzy do mnie po prostu mówią tato. A przysięgam, że nie muszą do mnie mówić wujku. I to poczucie daje ogromną satysfakcję. Prawidłowo przeżywany celibat nie jest ograniczeniem. Celibat nie może być pozytywnym aktem, inaczej, chronicznym brakiem okazji, popartym pozytywnym aktem woli. To musi być bardzo świadoma decyzja, która wbrew pozorom może dać ogromnie dużo wolności. Dlaczego? No bo już nie ma nic gorszego niż łajdaczący się ksiądz. Zatem panowie, jeżeli wybieracie celibat już na pierwszym roku seminarium, wtedy kiedy składacie papiery do jednego lepszego lub gorszego seminarium, pamiętajcie, że macie prawo je wybrać. Nie musicie w swojej decyzji. Możecie zrobić research, które będzie lepsze, które jest przyzwoitsze, które ma wyższy poziom, które zakon wam odpowiada. Jesteście wolnymi ludźmi, ale wtedy, jeżeli już przekraczacie ten próg, to na 100%. I tylko wtedy to przyniesie wam satysfakcję. Czyli rozumiem, że nie jest ksiądz zwolennikiem zniesienia celibatu? W Kościele Rzymskim absolutnie nie. Nie wiem, czy to nie będzie szło w tym kierunku, że jeżeli dramatycznie właśnie młodzi ludzie nie będą wstępować do seminariów, czy Kościół nie pomyśli nad wyświęcaniem tak zwanych tych viri probati, czyli tych mężów wypróbowanych. Ludzi już, którzy są w sakramencie małżeństwa, odchowywali dzieci, tak jak stali diakoni. I żona im pozwala. I żona im pozwala. Tylko, że to się wydaje sytuacja emergency, to się wydaje wtedy, kiedy już naprawdę będzie wielki problem z zabezpieczeniem na przykład wspólnot katolickich w konsekrowany chleb, sprawowanie najświętszej ofiary. Bo proszę pamiętać, że nigdy nie będzie tak, tradycyjnie, tak jak u naszych braci prawosławnych, że wyświęceni będą mogli zawierać ślub, tylko zawsze żonaci ewentualnie będą mogli być święceni. Ewentualnie tutaj bym widział taką drogę rozwoju, chociaż jestem pewien, że pewnie w tysiącach, nie chcę jak stara klecha mówić, w tysiącach młodych serc
tysiącach młodych serc drzemie potencjał. Ale im będą mądrzejsi, im będą bardziej wykształceni, im będą bardziej wytrwali i otwarci, tym też jakość duchowieństwa, bo mówmy o jakości duchowieństwa, intelektualnej, duchowej, dyscyplinarnej i każdej innej, będzie większa.